W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Z nami Marcin Lewandowski. Witaj, Marcin. Cześć, witam. Pytanie, jaka będzie gala, nie będę ci zadawał, bo to jest proste, banalne i wiem, jak odpowiesz. Co z tym Pudzianem? Bo jest coś z tą Polską, a teraz myślę, że coś z tym Pudzianem. Taki nagle się pojawił, no można powiedzieć, teleturniej rozgrywany, no przynajmniej na portalach, no stacjach telewizyjnych jeszcze nie, bo ta grupa raczej nie jest taka wypromowana. Słuchaj, no ja się dziwię, że ludzie zadają to pytanie, ponieważ to pytanie zostało przez nas milion razy gdzieś tam skomentowane i odpowiedziane. No my z Mariuszem Pudzianowskim mamy umowę na wyłączność na Polskę. Nie interesują nas jego podboje, wiesz, za granicą. Może robić i walczyć z kim chce, gdzie chce. Wiadomo, że Mariusz wie, kiedy najbliżej będzie walczył. Będzie to walka w czerwcu, więc to będzie, ma długą przerwę. I ja się cieszę, że Mariusz chce pojechać i gdzieś powalczyć. Zresztą powiem szczerze, że z Basią Demczyk, jego menadżerką rozmawiałem, mówię, załatwcie jakąś walkę gdzieś sobie za granicą, bo to jest za długi przestój. Wyszła ta Anglia, ja się tylko po prostu niesmaczny dla mnie to jest, no już ja wiem, że to twój kolega, ale ogólnie, że wiesz, że to za Najmana, bo on jest... Ja zaraz zadam to. No, że to jest, wiesz, jest... Nie, bo to nie chodzi o ten, tylko być na zastępstwo za Najmana jest czymś w ogóle, wiesz, ma, w kategorii Mariusza Pudzianowskiego, którego on się kształtuje i widać, jak on się zmienił, kurna, jak bohater, wiesz, z komiksu. Na bohatera iść do człowieka, który w ogóle, no to wiesz, to by, dla mnie to jest walka... No właśnie, Marcin, bo tak przerwę ci z tego względu, że właśnie sam się nad tym zastanawiałem, bo wiadomo, ile trwa walka Pudziana z Najmanem, wiadomo też, jaką opinię ma Marcin Najman w sporcie, dość kontrowersyjną, no i co, Pudzian zastępuje Najmana, to tak trochę, no myślę, nie wiem, dla was to chyba było takie podwójne zaskoczenie, co, bo ten Tyberiusz to też, no ja nie chcę nikogo obrażać, ale dla większości kibiców, tych, którzy się nie interesowali strongmanem, to już jest totalny no-name. To nie chodzi nawet o no-name, to jest żaden fighter, to jest żadna postać, z którym to ja mam wrażenie, żebym go zagonił tam po klatce czy w ringu gdziekolwiek i by po prostu spuchł chłopak w 30 sekund, bo Pudzian wie, bo ten gość będzie wyglądał tak jak Mariusz przez swoje pierwsze dwie czy tam trzy walki po prostu. No, ta taksywka z tego czerwonego balona zaraz przejdzie tam, to jest w ogóle kompletnie inna dyscyplina. Tamtemu się wydaje, że właśnie tak jak kiedyś Mariuszowi, żeby tam przeciągał, wiesz, ciufcie, to będzie teraz tak samo robił z ludźmi. No jest to... Mariusz wygra, tam będzie szybka, w ogóle blitzkrieg taki, że aż hej. Ja nie wiem, ale czemu w ogóle Marcin Najman? Nie usłyszałem, czemu on w ogóle zrezygnował z tej walki, czy idąc się, wiesz, połamał, czy o co chodzi? Nie, oficjalne jest takie, że się że tak powiem, jego wypowiedź, że się nie dogadał z organizatorami, że nie spełnili jakichś warunków, które postawił. Więcej nie zdradził. No, tak by akurat mając do czynienia z jednym i z drugim, z panów mam wrażenie, że Mariusz Pudzianowski jest bardziej restrykcyjny w pewnych warunkach. No nie wiem, no ale tylko to z ciekawości. Marcin, powiedziałeś coś, co na pewno interesuje polskich kibiców, czyli Saleta Gołota i propozycja organizacji tego przez KSW. Mieliśmy lekkie problemy techniczne z wywiadem, który robiliśmy przez dość długi czas przez telefon, więc chciałbym, żebyś tutaj przytoczył przy kamerze, jak to wygląda, czy walka jest pewna, to znaczy organizacja tego eventu przez was i czy to jest na razie na zasadach takich rozmów. No tak to można ująć. Zadzwonił Marian Kmita, który zaproponował nam organizację tej gali. Robiliśmy Gołota Adamek, był zadowolony po pierwszej edycji Polsat Boxing Night, będzie druga, jak widać. Dostaliśmy propozycję, złożyliśmy papiery, no teraz jest to okres, w którym w ogóle się tym tematem nie interesowaliśmy. Wrócimy do rozmów na pewno teraz przed świętami. Wiem, że i Gołota i Saleta są podpisani. Z tego co słyszałem, bardzo nieoficjalnie to mówię, nie podpisujemy umów z zawodnikami, robi to pan Marian i jego sztab. My będziemy od strony jakby producenckiej, organizacyjnie, będziemy to spinać. Natomiast jest dużo jeszcze elementów, żeby ustawić, ale rzeczywiście 23 lutego jest termin zarezerwowany w Ergo Arenie na tą galę. No ale wiadomo, no, akurat z tymi dwoma panami różnie może być też, więc czekamy. A nie przyszło ci do głowy taki pomysł, że w związku z tym, że włączacie się w organizację, a właściwie można powiedzieć, że będzie ten event sami ogarniać, żeby dorzucić tam jakąś walkę zupełnie abstrakcyjnie, Mameda Khalidowa, żeby to połączyć boks i MMA, żeby to Polsat Boxing Night to była taka konfrontacja sportu, walki, prawda, stricte boks, MMA, czyli te dwa główne produkty sportowe, jakie ma do zaproponowania kibicom Polsat?
No na pewno nie, no dlaczego mielibyśmy rezygnować z naszych najlepszych dział na rzecz nie naszego produktu? Pamiętaj, że będziemy podwykonawcami tam tak naprawdę dla Polsatu, więc po pierwsze to jest jedna rzecz. Po drugie, no nie chciałbym takiej, wiesz, tutaj takiego prezentu robić środowisku bokserskiemu, bo to zainteresowanie będzie mega większe niż po prostu, no wiadomo, ten, znaczy chociaż Saleta z Gołotą, takie zainteresowanie budzą, że wiesz, tam nic może się nie da, tam mogą panie tańczyć przez 3 godziny na ringu i tak będzie full sala i w ogóle bilety będą po 1 600 000, nie, więc... Ale poczekaj Martin, ale na przykład Mamet nie ma tytułu mistrzowskiego, mieliśmy tu 3 pasy zawieszone, koledzy nam to zabrali już worek, ale tego pasa, że tak powiem, w tej kategorii wagowej, w której się obecnie bije, no dla niego nie starczyło. Czy to jest tak, że walka z Materlą kompletnie odchodzi na boczny tor, bo on jej nie chce, czy wy też nie za bardzo widzielibyście taki pojedynek? Nie, no jak widzisz, konfrontujemy różne postacie, różnych zawodników, my chcemy tej walki, natomiast tak naprawdę już jakby fani i kibice zauważyli to, że ponieważ są w tej samej kategorii wagowej, więc należałoby ich skonfrontować. My jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby skonfrontować i Mameda z Cipkiem i później kogokolwiek innego, tak? Są w tej samej kategorii wagowej, taka ich walka jest moim zdaniem nieunikniona. Oczywiście my ich nie zmusimy i z nikim, znaczy ani z Mamedem, ani z Materlą nie rozmawialiśmy, także panowie, oto warunki, tak? Macie, nie wiem, pół roku, prześpijcie się z tym, poroszymy o decyzję. Na razie to było szczypanie się gdzieś, wiesz, towarzyskie, jakaś luźna rozmowa z Mamedem. No my jakby nie wystosowaliśmy do nich takiego oficjalnego jakby zapytania, wiesz, o to. Natomiast tak, my chcemy tej walki. Obawiam się, że będzie duży problem, żeby ich psychicznie do tego przekonać. Natomiast nigdy nie zmusimy. Jeden z nich albo musi zmienić kategorię wagową, albo się pozbawić w ogóle tego trofeum do końca życia. Ich decyzja, no, będzie, wiesz, taka kuriozalna, curiosity, kurna, wiesz, sytuacja, że będziemy mieli super zawodnika, jakim jest Mamed, 11 na świecie, pierwszy w Europie, pierwszy w Polsce, bez pasa. Właśnie, a propos Mameda, to jeszcze jedno pytanie, już totalnie ostatnie, bo taki dość wysoki ten jego rywal, można powiedzieć, wyższy od Alistaira Overeema, także on, nie wiem, czy on głoduje do tej walki? Kto? Ja żartuję oczywiście. No, nie, no wiesz, on walczy w 8-4 i walczył, więc to jest... Tak, ale ja tak trochę, że tak powiem, kuriozalnie do tego podszedłem ze względu na różnicę wzrostu, ale tak już zupełnie na poważnie, powiedz mi Martin, czy to nie jest, no, za wysoki zawodnik dla Mameda, bo 2 tygodnie przed walką, można powiedzieć, wrzucacie zawodnika na minę, przygotowywał się do niższego, a teraz tak jak przyniósł tutaj jakiś mały stołeczek i mówi, że będzie w ringu z tym walczył. Słuchaj, no nie ukrywamy, że jeżeli, wiesz, dochodzi do takich podmian, to automatycznie zanim potwierdziliśmy Kendala, była poważna rozmowa z jego teamem menadżerskim, już nawet nie z samym Mamedem, tylko podejmował tą decyzję Szymon z Pawłem i oni stwierdzili, że im pasuje. Mówię, wiecie, że on jest tam prawie 2 metry. Im to pasowało, no. Jakby woleli z tej całej palety zawodników, które przedstawiliśmy dla nich, to był najlepszy, wiesz, pamiętaj, że oni też, no poza wzrostem, no on się bije, on też, inni z nim wygrywają, przegrywamy, wiesz, no tu mamy taką sytuację, że Jay Silva z nim wygrał, który jest, no, może wyższy chyba od Mameda, ale nie aż tak wyższy, wysoki jak Kendall, więc jakby no jest sposób na wygranie z Kendallem. Ich decyzja. Mieli do wyboru kilku, zadecydowali tak, są odpowiedzialni za swoje decyzje. Na pewno jakby powiedzieli nie, że za wysoki, bo z jakichś przyczyn myśmy szukali dalej, bądź też po prostu uwiązali się, gdzieś tam związali z jakimś innym zawodnikiem. Ostatnie pytanie, czy Mamed myśli, że trafi tak jak poprzedników, także tego właśnie Kendala i, że tak powiem, rywal złoży się jak tapczan, bo efektowne KO by było na tak wysokim zawodniku, to już odchodząc od tego. No tak, dłużej by leciał i większą przestrzeń na ringu zajmował. Nie, no myślę, że właśnie przez to, że jest taki wysoki i ma ten zasięg ramion, że będzie, wiesz, Mamedowi ciężko podejść. Wiadomo, że też te długie kończyny spowodują, że łatwo, znaczy inaczej, może nie, ale będzie zachętą do tego, żeby zakończyć jakąś dźwignią, wiesz, na łokieć, na stopę, cokolwiek. Nie wiem, nie gadałem z Mamedem, żeby sobie już nikt nie dopowiadał, że ja już wiem, jaki jest game plan. Natomiast no, ten dystans na pewno spowoduje, że Mamed go nie znokautuje. No, mam wrażenie, że ta walka jednak się sprowadzi do parteru i Mamed będzie tam szukał swojego zwycięstwa. Dobra, życzę powodzenia. Dzięki bardzo. Dziękuję. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.